Dobra zabawa, piłkarskie emocje i szczytny cel. W suwalskiej hali Osir odbył się 12. mikołajkowy turniej piłki nożnej imienia Tomka Godlewskiego pod patronatem prezydenta Suwałk. W imprezie wzięło udział 5 drużyn. Oprócz drugoligowych Wigier, piłkarska reprezentacja Litwy, reprezentacja polskich dziennikarzy, drużyna prezydenta Suwałk oraz Legia Champions, czyli byli gracze stołecznego klubu, którzy świętowali z Legią sukcesy w latach 90. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło byłych i obecnych piłkarzy ekstraklasy oraz znanych dziennikarzy. Sędzią zawodu był ceniony arbiter Hubert Siejewicz. To chęć pomocy najbiedniejszym dzieciom sprowadziła gwiazdy do Suwałk. Impreza już na stałe weszła w kalendarz piłkarskich emocji grudniowych. Po drugie, jakby nie patrzeć, jeszcze jutro też będę miał przyjemność tutaj wesprzeć akcję mikołajkową. A po trzecie, lubię grać w piłkę. Suwalszczyzna zawsze mi się dobrze kojarzy ze słonecznymi, dobrymi klimatami. O każdej porze roku ja tutaj się dobrze czuję, więc to też jest powód do tego, żeby na tych kilkanaście godzin gdzieś tutaj zajrzeć i doładować pozytywną energią akumulatory. Dla mnie to przede wszystkim to jest szczytny cel tego turnieju. Na Litwie, szczerze powiem, no nie ma czegoś takiego. Nie ma ludzi, którzy to organizują, nie ma środków, nie ma zaangażowania takiego. A tu jest i miasto zaangażowane, i dużo ludzi, tylko i wyłącznie, żeby pomóc dzieciom, żeby miały przyjemność pojechać na wakacje. Przy okazji turnieju przeprowadzono licytację różnych przedmiotów, m.in. koszulek piłkarzy. Za zebrane pieniądze dzieci z najuboższych rodzin wyjadą na wakacje nad morze. Postanowiliśmy, że stworzymy imprezę sportową, ale o charakterze charytatywnym, powiedział Radiu 5 Dariusz Mazur z Agencji Promocji Sportu Polski Sport, główny organizator turnieju. To już 12. mikołajkowy turniej. Ten czas szybko poleciał. Wspólnie kiedyś z swoimi przyjaciółmi postanowiliśmy, że stworzymy taką imprezę w Suwałkach, która z jednej strony będzie to impreza sportowa, a z drugiej będzie miała charakter charytatywny. Chcieliśmy przy każdej imprezie komuś tam pomóc. W tamtym czasie, jakby w najśmielszych snach, nie przypuszczaliśmy, że impreza się rozrośnie do takiej rangi. Ten turniej ma już swoją bogatą historię, bo ci, co ośmieli się dzisiaj, że zaczęli przyjeżdżać mając 25 lat, a niedługo będą obchodzić swoje 40 urodziny i cały czas mikołajkowy turniej. Wzorem roku ubiegłego chcemy sfinansować wakacje dla dzieciaków z Suwałk i okolic. No bo nie wszystkich stać, żeby wysłać swoje dzieci. No a trzeba dzielić się z drugimi osobami i pomagać innym. Trwa jeszcze liczenie pieniędzy, ale warto przypomnieć, że przed rokiem zebrano prawie 17 tysięcy złotych.